Aloes potrzebuje światła rozproszonego. Zimą musi mieć temperaturę około 10 stopni, latem od 20 do 25 stopni i zimą się nadaje do ogrodu zimowego, czyli na taką oszkloną werandę lub na południowym oknie. Nie lubi nadmiernego podlewania, toleruje okresową suszę. Gleba to ziemia torfowa z gliną i piaskiem lub podłoże dla kaktusów. I miąższ dwu lub trzyletnich liści łagodzi choroby i uszkodzenia jamy ustnej, gardła, skóry, likwiduje kłykciny, kurzajki, brodawki, łagodzi ukąszenia owadów, niszczy wirusy. I liście są i miąższ jadalne, liście są gorzkie i przesadzamy go co 2 lata. I są aloesy pospolity, ościsty, drzewiasty, dobrze wyglądają w glinianej lub drewnianej donicy. Nawozimy raz na miesiąc latem, a zimą wcale. Słabo zimą podlewamy. Ogólnie sukulenty, takie jak kaktusy, echewierie, sansewierie, lubią podlewanie latem 2 razy w tygodniu, zimą raz w miesiącu, okna południowo-wschodnie, lubią gorące i suche miejsca. Latem można zraszać letnią wodą, żeby je odkurzyć. Latem nawozimy nawozem co 2 tygodnie i jest nawóz niskoazotowy. Przesadzamy, gdy doniczka robi się za ciasna, co 3-4 lata i są dostępne liściowe sukulenty, czyli grubosze, aloesy, haworsje, pędowe, czyli łodygowe, inaczej kaktusy, agawa, patyczak, żywe kamienie i aloes uzbrojony na zaparcia. Jedna łyżeczka soku 2-3 razy dziennie. Nie stosujemy podczas krwawień wewnętrznych, podczas chorób nerek, serca, naczyń, przy ostrym nieżyciu żołądka oraz do 7. miesiąca ciąży. I ten aloes pomocniczo pomaga w astmie i chorobach rogówki oraz siatkówki. Dziękuję, życzę miłego dnia.